Cześć, witam wszystkich serdecznie. Po bardzo długiej przerwie w końcu jakiś odcinek. Może staniemy przy takiej akwarium. Będziemy sobie tutaj. Ostatnio pokazywałem wam, że obniżałem poziom wody, bo nie chce mi się rozmnażać teraz te strumieniaki, nie wiem czemu. Jednak nie poskutkowało. Ale przy okazji zauważyłem, że jest tu cała masa ślimaków. Więc jak wezmę wypłatę, to zamówię nu planarię. Wytępię ślimaki, być może to jest problem. Bo warunki są identyczne, co były wcześniej. Wcześniej ryby się rozmnażały, a teraz nie chcą. Więc być może to wpływ ślimaków. One mogą wyżerać ikrę, bo przecież ich nie karmię. Glonów tu specjalnie nie ma. Trochę jest takich krzaczków. O. Ale generalnie one nie żreją tego. No i być może to jest właśnie kwestia, że są ślimaki. Jest ich sporo, naprawdę sporo. Strumieniaki dość dobrze się trzymają. Byliśmy na nie. Ładnie wybarwione, zdrowe ryby. Tu jest ta ryba, która mi się nie podobała. Miała takie srebrne centki. Dalej je ma, ale urosła trochę. No i żyje cały czas razem z tymi centkami. Widocznie taki jej urok. Jak się przyjrzeć, inne ryby też mają takie srebrne łuski, ale nie mają aż ich aż tak dużo jak ta ryba, więc nie jest to żadna pleśniawka, tak jak bałem się. Ona po prostu taki ma urok. No, te ryby są dość nieruchawe. Mieliśmy trochę. Przed chwilą dałem im karmę, dałem im jeszcze. Trochę się ożywią. Tak wygląda ich baniak. Puściłem go samopas. Zdziczał dość mocno. A ponogeton teraz jest mało okazały, ponieważ on jest w fazie spoczynku. Tutaj w akwarium jest dość chłodno teraz, 19 stopni. No i to też ma wpływ. Ale chcę przezimować towarzystwo, może to wpłynie na rozmnażanie na wiosnę. Jak podniesie się temperatura. Ogólnie baniak dobrze wygląda. Dobrze zniósł podniesienie poziomu wody. Co ciekawe, filantus zaczął rosnąć w górę w ogóle całkiem. Nigdy wcześniej mi tak nie rósł. Zobaczcie, rośnie tutaj pionowo w górę. Ma takie piękne czerwone pędy. Dość fajnie tutaj wygląda. Najlepiej ze wszystkich moich zbiorników. No, Bolbitis tutaj sobie całkiem prężnie żyje też. Tu jest piękna kępa emersyjnego Bolbitis. Żyje też pod wodą. Z tym mi się udało. Zbiornik dość dobrze wygląda, cofnę. Zbiornik dość dobrze wygląda, jest kolorowo. No tylko brakuje mi tych młodych, ale zobaczymy, może to kwestia rzeczywiście ślimaków. Jeżeli nie, no to wyciągnę parę i para będzie sobie mogła osobno w zbiorniku spływać się rozmnożyć. Powoli dążę do tego. Teraz pokażę wam tutaj, co zamierzam zrobić. Jak widzicie, moją poprzecznię, nie jestem z niej zadowolony, ponieważ bardzo słabo można obserwować ryby. Więc likwiduję to. Te trzy akwaria, czyli to, to i to tutaj, idą teraz do likwidacji. Muszę zwolnić miejsce na parodarium, które jest tutaj. Muszę je stąd zdjąć, ponieważ tutaj powstanie regał na 8 takich właśnie 60. Będę widział je od przodu, tak jak normalne akwarium. Ja wiem, że poprzecznia daje możliwość zwiększenia ilości zbiorników, ale ja nie chcę akwariów hodowlanych.
Chcę po prostu akwaria z możliwością dokładnej obserwacji ryb. No, widok tutaj z boku to tak jak obserwacja klatki schodowej przez lufcik. Nie odpowiada mi to. Także ryby już odłowiłem. Proporcje z tego tutaj akwarium są tutaj niżej. Niestety nie bardzo je zobaczymy, bo widać je u góry jak siedzą. No ale to plastik. Tutaj oczywiście dla nich będzie akwarium 80 na 40 na 35. Tutaj miałem szczupieńczyki karłowate, nie przeniosłem do tutaj pozostałych ryb w tym zbiorniku. Natomiast tutaj czekałem no, już prawie 3 tygodnie, aby wylęgły się wszystkie młode. Widziałem tu niedawno dwie sztuki jeszcze pływające. W tym tygodniu to sobie zniknie. Więc tutaj zobaczymy. Ach, odbija nam się. Powiększmy jeszcze. Później się przyjrzę, to może wypaczę maluchy, to wam pokażę. Tak od strzała ciężko je trafić. No w każdym razie są. Tu obok miałem gupiki. To akwarium jest całkowicie do likwidacji. Chcę przerzedzić rośliny i je pozostawię, bo boję się o tą Lagenandrę, że jak ją teraz wykopię, będę nią operował, przenosił z akwarium do akwarium, to ją szlak trafi. To dość kapryśna roślina. Ten zbiornik wyczyszczę i plus ten tutaj, gdzie jest fundulopanczak z Amieti i ten po falichtystiko, bo niestety wymarły mi z tego względu, że zepsuła się grzałka, ja nie zauważyłem na czas. No i zastanawiałem się, czemu ich nie widać. No bo za niska temperatura. Tutaj na regale mam 20 stopni w środku. Ogólnie w przyszłości mam teraz 20 stopni. Chyba że akwaria dogrzewam, co po niektóre dogrzewam. Tutaj też dogrzewałem, no ale niestety padła grzałka, nie zauważyłem na czas. Nie powiedziałem wam jeszcze, czemu tak długo nie było nic, czemu nic się nie ukazywało. Czekajcie, może tutaj dam karmę, to zobaczycie chciałem powiedzieć falistystiko. Zobaczycie fundulopanczak zamieci moje. Poczekajmy na nie. To tutaj to są samice. Czekam na samca, żeby wypłynął. Moja ręka oczywiście. Przed filmem czyściłem trochę, więc przepłoszyłem ryby. Te akwaria 3 chcę przesunąć w strefę mocniejszego światła. Obok w tym akwarium po falichtystiko przeniosę panczak Shinny z paludarium i z dwóch kostek, których mam wyrośnięte młode, znaczy już dojrzałe. Pójdą sobie tutaj. Tych akwariów nie chcę ruszać z tego względu, że mam tutaj kryptokoryny. Dopiero jak powstanie regał docelowy, to sobie te akwaria urządzę na nowo i wtedy przeniosę te kryptokoryny. Jak wiecie, kryptokoryny nie lubią przesadzania, to samo dotyczy lagenandry. Na pewno będą chorować, więc przesadzanie tej wewte to naprawdę jest katastrofa. Chcę dzisiaj złapać parę ryb, ponieważ przenoszę je do paludarium do domu. Doszedłem do wniosku, że skoro udało się Shelly rozmnożyć w paludarium, to może zamieć też się uda. Póki co nie rozmnożyłem się tutaj, ale dzisiaj przy sprzątaniu znalazłem jaje jedno. Pokażę je później. Będę robił zdjęcia codziennie, więc może uda się zrobić film poklatkowy z rozwoju takiego jaja.
o ile nie spleśnieje mi. Kiedyś tak właśnie kręciłem filmik z jajem. O, tam samiec jest z tyłu. Z jajem Aplochej Lichtis Normani, czyli z jajem szczupieńczyka Normana. Ale były już oczy, 2 tygodnie czekałem i przed samym wylęgiem spleśniało. Także tu może być tak samo złośliwie. Samce są piękne u tych proporczykowców, ale tutaj mam 2 samce na 5 samic i te samce są zdominowane maksymalnie. Często jest tak u tych ryb, że samice są masywniej zbudowane od samców i dojrzała samica to nie są przelewki. No, tutaj jest jak grzebie, bo karmiłem przed chwilą, licząc na to, że zostaną z przodu przy filmiku. Tak więc czemu nie było tak długo filmu? No, wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, kilka pechowych zdarzeń, które mnie totalnie zdeprymowały. Odebrały mi chęć kręcenia filmów na dłuższy czas. Po pierwsze, moje iglicznie, które pokazywałem w ostatnim odcinku, to jednak nie jest Dorichtis heterosoma, tylko jest to Macropis. Macropis brachyurus. Po pierwsze, jest to ryba na czerwonej liście ryb zagrożonych. Co prawda posiada najniższy status LC, co znaczy, że najmniejszej troski jest, natomiast no, mimo wszystko jest na tej czerwonej liście. Co więcej, ryby są nierozmnażalne, to znaczy da się jej rozmnożyć, ale nie da się odchować na rybku, ponieważ na rybek po 2-3 dniach spływa do morza po wylęgu. Oczywiście, tak jak u wszystkich tych ryb, jest noszony w torbie lęgowej na brzuchu samca. Te ryby, które mam, to oczywiście samce, to już doszedłem do tego. I prawdopodobnie od początku do końca miałem tylko samce, bo mają ten charakterystyczny fałd i wszystkie ryby to miały. Więc młode sobie po wylęgu spływają do morza. Następnie bytują tam przez dłuższy czas, żywiąc się jakimś planktonem, ale do końca nie wiadomo jakim. To jest przyczyna, że tych ryb nie udało się odchować pomimo rozmnożenia. No nie wiadomo czym je karmić. Następnie te młode, jak podrosną, spływają do estuariów. W estuariach dorastają do momentu, kiedy są dojrzałe. Następnie dojrzałe ryby płyną sobie w górę rzek czy też jakieś strumieni i tam się rozmnażają. No i młode znowu spływają do morza, cykl się powtarza. Tak więc jest to typowa ryba dwuśrodowiskowa, czyli ekstrema, jeżeli chodzi o akwarystykę do utrzymania i w ogóle. Więc być może no, to miało wpływ na to, że padły mi pierwsze 2 ryby. Mówię pierwsze 2, bo wyskoczyła mi przy czyszczeniu 3. ryba, także zostały mi tylko 3. Urosły, powiem wam. Myślę, że mają maksymalne rozmiary, bo literatura mówi, że one dorastają do 22, od 15 do 22 cm. No wyjdziesz. Straszę ich tutaj aparatem, dlatego nie chcę mi wypłynąć. Tego samca bym odłowił. Mam 2 tutaj, jak wspomniałem już. No ciekaw jestem, czy w paldarym się udaje rozmnożyć. W każdym razie, no tak to wygląda. To jest ta pierwsza fajna rzecz. Druga rzecz, no to już wspomniałem o niej. Falichtis tico, zepsuta grzałka i wymarcie populacji. No a trzecia, limki mi chorują, Limia negrofacjata, czyli te limki pręgowane, znaczy nie pręgowane, tylko czarnopręgie, które mam.
Nie wiem, co się dzieje. Przypuszczałem, że to są pasożyty, bo ryby chudną. Zaczynają dziwnie pływać w kółko. Dawałem im lewamol, ale nie pomogło za bardzo. Dam jeszcze znowu drugą dawkę. Zobaczymy, może jeszcze raz, znaczy drugą dawkę, jeszcze raz zrobię cykl. Zobaczymy po tym cyklu, może coś się zmieni, bo część ryb wygląda normalnie, a pojedyncze ryby właśnie mi tak skubią się. No ale w efekcie straciłem już 1/3 ryb. Nie wiem, czy to jest ten moment, gdzie jest załamanie hodowli, czy tam załamanie populacji ze względu na chów wsobny. Czytałem o tym w literaturze, więc całkiem możliwe. Dość dawno już nie wymieniałem krwi. Przynajmniej od gdzieś około 4-5 lat. Nie ma ich nigdzie w handlu, więc nie bardzo jest jak odświeżyć te ryby. Dobrze by było, bo to by pomogło na pewno. Teraz wam je pokażę. Momento. O, tu jest taka ryba. Właśnie. Oślepła mi przy okazji. Nie powinna być też żadna pleśniawka tutaj, ponieważ tu jest dodatek soli, a tam gdzie jest sól, to niby pleśniawek nie ma. No i to oślepnięcie powoduje, wydaje mi się, że ona dlatego pływa w kółko. Ale nim to się stało, właśnie wychudła i przestała żerować, tak jak pozostałe ryby. No i tak właśnie mam, że w ciągu, no nie wiem, 1,5 miesiąca jest odstępu chyba gdzieś między filmami. No jednak trzecia ryba mi padła. Nie wiem, co jest grane. Może macie jakieś rady. Jaki lek by tutaj spróbować zastosować? Bo już jestem głupi. Stosowałem już i leki na nicienie. Dawałem takie leki na grzyby, które miałem. O, sorry. Musiałem się podrapać po nosie. Lewamol nie pomógł i taki preparat, który miałem na oodinozę. No nie wiem, coś się chwyciło i kurczę, no lipa straszna. Także populacja mi się zmniejszyła. Tu jest kolejna taka ryba, która mi padnie. O, to jest właśnie pierwszy etap. Chudną w ten sposób. No i później zaczynają ślepnąć i takie kołowacizny dostają. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, to bym prosił o radę. Nie chciałbym ich stracić, ale czuję, że tak się chyba stanie. No, także tak to wygląda. To mnie strasznie zdołowało wszystko. Nie chciało mi się kręcić filmów. No plus to, że styczeń miałem dość mocno pracowity. Zobaczmy może tego samca, zobaczymy w Funduropanchaks. Samca nie wypaczyłem, ale wypaczyłem tutaj jednego z maluchów. Epiplatys anulatus, czyli szczupieńczyka karłowatego. No to taka malizna ze 3, może 4 mm. Nie mogę złapać na niego ostrości, kurczę. No, ostatni miesiąc miałem dość pracowity. W zasadzie w ciągu 3 tygodni miałem 2 dni wolnego tylko. Więc no, cierpię na te filmy, bo nie mam kiedy kręcić, ponieważ zawsze coś muszę zrobić. Zawsze gdzieś muszę posprzątać. Zawsze, jak widzicie, coś jest do zrobienia. Gdzieś usunąć trzeba rzęsę, gdzieś trzeba, tak jak tutaj. Chciałem pokazać wam, co dzisiaj słychać o mojego nowego dobytku. Czapalichtys.
No ale nie wyczyściłem szybki z glonu, więc mało co można zobaczyć. One się trzymają wszystkie na szczęście. Nic nie było. To krewetki, których dawno nie pokazywałem. Liczmy się na nie. Caridina pariparensis parvidentata. Dość mocno się namnożyły. Nie są jakieś efektowne, zależy. No, niektóre okazy są wyjątkowo ładnie ubarwione. Te jeszcze się nie wybarwiły, to są młode. Patrzę gdzieś za dorosłymi. Dorosłe mają dużo ładniejszy ten pancerzyk. Tam gdzieś jest. No i w każdym razie duża ilość pracy powoduje to, że no, muszę się zająć tutaj zwierzętami. Mam też jakieś życie prywatne, rodzinne i tak dalej. No i zwyczajnie po prostu nie mam czasu kiedy kręcić. Poza tym z jednej strony no, dostaję często bardzo miłe komentarze na temat moich akwariów w ogóle i w ogóle. Też mi jest głupio pokazać gdzieś właśnie tak o zarośnięte glonem szyby. Ale uwierzcie, że jak nie muszę, to nie robię nic z tych akwariów takiego właśnie, żeby tam grzebać. Bo im mniej, tym lepiej. A zarośnięta glonem przednia szybka mnie nie przeszkadza. Natomiast dla ryb jest taki plus, że no, to co się dzieje na zewnątrz nie stresuje ich tak bardzo. Na młody odnik jeszcze trzeba niedługo poczekać. Jeszcze są za małe, przynajmniej o połowę. Ale mam nadzieję doczekać się, bo dość dobrze to stado wygląda. Mieczyki pigmeje, Sciphoporus pygmaeus. O, z nimi całkiem dobrze poszło, dobrze się rozmnażają. Nie ma jakoś ich bardzo, nie wiadomo ile, dużo, ale już około 30 ryb jest. Dopiero ta mała rybka uzmysłowiła mi, dlaczego mieczyki powinno się hodować w dużym akwarium. Nie wynika to z tego, że powiedzmy, może inaczej. Nie jest głównym według mnie czynnikiem wielkość ryby w stosunku do wielkości zbiornika. Natomiast istotnym według mnie jest agresywność tych samców mieczyka, bo jest ona dość spora. W zasadzie, no, mając grupę takich ryb, to powinien być samiec i kilka samic. Samce beta są dużo słabiej ubarwione i dużo chudsze od tego samca alfa. Pomimo tego, że wszystkie ryby mają dostęp do pokarmu, to jednak te beta słabiej się rozwijają. Zobaczymy, co będzie dalej, bo przypuszczam, że przy no, pewnym stopniu przerwienia ta agresja zaniknie. Natomiast im mniej ryb macie w akwarium, tym bardziej one są wobec siebie agresywne. Dotyczy to tylko samców w zasadzie, chociaż samice między sobą też ustalają hierarchię, ale nie reagują na siebie tak agresywnie jak samce. W momencie, kiedy karmię, kiedy tych ryb jest dużo, to no, są trochę mniej agresywne. Natomiast no, samce lubią się ścigać. Także no, myślę, że dla tych dużych mieczyków, niezależnie od odmiany, no, to musi być akwarium minimum 200-250 litrów.
Im większe, tym lepsze. No i z miejscami z bardzo gęstą roślinnością, gdzie te osobniki beta mogą się ukryć, bo samiec alfa będzie je ścigał, aż je zamęczy wręcz, jeżeli nie będą miały się gdzie schować. To bardzo ciekawa obserwacja. Co ciekawe właśnie u tak małej ryby, gdzie startując tych rybek nie miałem zbyt dużo, miałem 3 pary. I bardzo szybko 2 samce zostały zdominowane przez tego alfa i wszystkie samice były zainteresowane tylko tym alfa, co spowodowało, że te 2 beta, one się trzymały jakby na obrzeżach tej grupy. Nie były wychudzone, ale charakterystycznie miały mniejsze brzuchy. Samiec alfa zawsze jest taki pełny, natomiast te beta, te brzuchy mają mniejsze. To oczywiście dziki gatunek mleczyka, więc nie jest jakoś specjalnie efektownie obarwiony. Te formy dzikie, no zazwyczaj to są jakieś wariacje kropek, pasków na ciele. I kolorystyka od szarej do żółtej. Tutaj może przy moim świetle tak dobrze tego nie widać. Samce są żółtawe, z takim szaro-czarnym paskiem wzdłuż ciała. Samica jest dokładnie taka sama, tylko że po prostu szara. No i samiec ma gonopodium, co go odróżnia. Tutaj ładna, pulchna samica z wyraźną plamką. No i obok samiec. Na pierwszy rzut oka, przy takim przytmionym trochę świetle jak tutaj, no, ryby wyglądają dokładnie tak samo. Samiec jeszcze ma tą cechę, że na płetwie grzbietowej ma taką jakby obwódkę, obwolutę czarną. To jest właśnie samiec. Z tyłu samica. No i na ogonie też ma taką obwódkę, u samicy tego nie widać. No ale grupa dość prężnie się rozwija. Także jestem bardzo zadowolony. Pokażę wam jeszcze drobnotki. No, udało się odświeżyć krew u drobnotek. Dostałem od Kamila 4 samice. To zaskutkowało naprawdę od razu. Zaczęły się ryby rozmnażać. No jednak w przypadku żywolodnych trzeba tą krew zmieniać, bo jest taki moment, że ryby mówią pas, albo zaczyna się pojawiać cała masa jakichś mutantów powyginanych albo skoczków. Tak wygląda ich baniaczek, ale będą refleksy, więc nie wiem, czy coś tam dużo zobaczycie. Jedno z fajniejszych moich nano akwariów, to naprawdę się udało, mam już je kilka lat, nie wiem, około 4 lat. No ale rośliny udało się tak dobrać, że wszystko w miarę fajnie rośnie. Jak widać, sporo na rybku jest tutaj tej drobnotki. Gdzie jesteście? Pochowały się, bo aparat tutaj zbliżam. Panie ciekawsze od panów. Panowie są dosyć mali, tutaj jest taki pan. A oczywiście w treści nie mam. Pan charakteryzuje się bardzo długim gonopodium. Ono może mieć tak 1/4, nawet może 1/3 długości ciała. Teraz mam tutaj pokrywę z rzęsy wodnej, więc nie widać tych refleksów na samicach, natomiast okolice tej czarnej kropki, one charakterystycznie błyszczą, tworząc taki jakby symbol trapezu. No, ta grupa mnie też cieszy bardzo. Z nimi mi się udało, tak samo jak i z tymi mleczykami.
Tu obok głupiki, już je pokazywałem wielokrotnie, nad nimi pracuję. To ma być moja forma, wyhodowana przeze mnie. Powoli jest coraz więcej tych prawidłowych samców. Chciałbym je przenieść do większego zbiornika. Teraz niestety mam za niskie temperatury w kiszlomie. Głupiki nie chcą się rozmnażać, także mam tutaj mało młodych. Ale grupa dość zdrowo wygląda, dość żywo i myślę, że zacznie się dość intensywnie rozmnażać na wiosnę, jak tutaj temperatury skoczą powyżej 22 stopni. Albo przeniosę je do zbiornika, gdzie im dogrzeję wodę i wtedy zacznę się intensywnie rozmnażać, bo widzę, że warto, że coś idzie w dobrym kierunku. Oczywiście aparat mi wariuje, bo one są tak ruchliwe, że nie możesz skupić się na jakiejś konkretnej rybie. No, zobaczmy tutaj. Tu powstanie właśnie ten regał. Muszę wszystko wyjąć. Zobaczcie sobie to paludarium, jak tutaj zarosło. Naprawdę nieźle to wygląda, aż żal to wszystko wyciągać. Na szczęście wszystko mam posadzone w kuwetach, więc jest szansa, że nie padnie zbyt dużo w trakcie przeprowadzki, no ale to trzeba zrobić. Tu mam moje Fundulo Panchak z Siostedi. Ale słabo coś tutaj, ostrość nie działa. To cała właśnie bolączka z hodowlą ryb w paludarium. Efekty mogą być zaskakująco dobre, natomiast filmowanie tych ryb jest no, naprawdę dość mocno utrudnione. No, tutaj niewiele zobaczymy. No, pomijam sprzęt, którego używam, który jest gówniany. Ta matryca w tym aparacie też już się wypaliła troszeczkę i on już tak, no nie ma tej jakości. W każdym razie trzeba to wszystko będzie stąd wynieść, zrobić wylewkę u domu, oczywiście ten kibel tutaj jest. To jest taki duży pojemnik, jego wykorzystam na ogórki. Zrobię sobie taki, no tunelu z tego nie zrobię, bo to za mało mam takich kuwet, ale ją nakryję folią i mogę sobie tam ogórki zahodować. Znaczy nakryję folią, no zrobię taki stelaż do góry, jakieś sznurki do środka, żeby się mogły piąć liście, no i ta kuweta tutaj, czy też kibel, no tak ma ponad pół metra sześciennego objętości. Sporo ziemi tam wejdzie, więc no ogórki myślę, że będą nieźle pędzić tutaj. No i wyleję tutaj sobie taki cokół, tak jak tutaj wszędzie jest. I zbuduję regał, materiał na regał już mam. 8 tych 60 wsadzę od góry do dołu. No kwestia zarobienia pieniędzy na beton i zamówienia oświetlenia. Zobaczymy, czy będę sam budował, jeszcze nie wiem, czy zamówię. Muszę to policzyć sobie. Mój kolega Grzesiek kupił ostatnio takie rury LED, one mają 4 waty, ale naprawdę z tego co widziałem dają niezłe światło, chciałbym przetestować te rury. No naprawdę fajnie to paludarium wygląda. Muszę to wyjąć, pójdę sobie tutaj na regał, tam z tyłu. No tutaj jest przesunę te 3 akwaria, które chcę zostawić na razie. One w niewiele zmienionej formie pójdą z powrotem na nowy regał. Te akwaria dobrze przędą, mają już tam ze 2 lata albo 3. Nie chcę ich stracić ze względu na kryptokoryny i tą lagnandrę.
Plagę na Andron to było już trzecie podejście. Tym razem się udało wyhodować naprawdę fajną roślinę. Zajęło to ponad rok czasu, więc no, nie chcę zaczynać od nowa. Całkiem nieźle tutaj wygląda w tym akwarium szczupańczyków. W ogóle plan jest taki właśnie, że jak wspominałem, no, będę rezygnował z jakichś tam odmian kolorystycznych konkretnych gatunków. Mam jaja nowych gatunków karpieńcowatych, zaraz wam pokażę. Otóż te jaja kupiłem je na aukcji na Aquabicie. Zrobimy sobie o Aquabicie osobny odcinek, jak będę wrzucał jaja do wody. To za jakieś około 2 tygodni mam zrobić. Pierwszy gatunek to Diapteron abacinum GBG 92/10. GBG to lokalizacja. To jeszcze muszę sprawdzić sobie, gdzie dokładnie one były znalezione. W każdym razie to jest lokalizacja. 92 to 92 rok, listopad. Natomiast drugi gatunek to Limosemion cyclidus SFG 2014 Maman Kaumaru. No, czyli lokalizacja to jest to SFG 2014 rok. To data połowu ryb. Maman Kaumaru to zapewne nazwa miejscowości, obok której zostały złapane. No zobaczymy. Na razie nie otwieram. Przyszły jaja wczoraj. Bardzo sprawna transakcja. Nie wiem, czy coś tu widać. Może jakieś jaja będzie. Nie widać. Bardzo sprawna transakcja. Jaja nie były jakieś wyjątkowo drogie. Taki pojemniczek strunowy zawiera około 15 jaj. No i co do ceny, no to musicie po prostu albo licytować się w trakcie aukcji, albo musicie skorzystać z opcji kup teraz. Nie wszystkie jaja mają tą opcję. Te akurat miały opcję kup teraz, także za obydwa pakiety w sumie zapłaciłem 45 euro plus 10 euro przesyłka plus coś tam, no niecałe 60 euro, 61 bodajże 50, jakoś tak to wyszło. No zobaczymy, co się wlęgnie. Natomiast ryby są prześliczne. Możecie sobie sprawdzić na internecie, wpiszcie te nazwy. No i to są naprawdę już rasowe ryby. No ten samiec jest niezły. To już są naprawdę rasowe ryby. Na takich rybach chciałbym się skupić, plus jakieś kolejne ryby żyworodne. Czemu akurat tak, no już tak powiem, ilość miejsca jest ograniczona i moje siły też są ograniczone, więc niewiele więcej będę miał już akwariów oprócz tego, co mam. A poza tym, no chcę coś, co będzie w jakiś sposób umożliwiać zachowanie tych ryb dla przyszłych akwarystów. W ten sposób promuję swoją akwarystykę i to też właśnie było przybijającym, że pomimo tego, co mówię, sam posiadam ryby chronione w swoim akwariach, w swoich akwariach. Chodzi mi tutaj właśnie o tej iglicznie makropis. Oczywiście są gatunki makropis rozmnażalne i chciałbym makropis, na przykład makropis deokatę. Przepiękne ryby i rozmnażalne jak najbardziej w akwarium.
Natomiast no i licznie tamten gatunek no niestety tamten gatunek, jak mówię, jest nie do rozmnożenia w akwarium, więc po co kupować takie jednorazówki? Lepiej niech żyją sobie w naturze, można mieć jakiś inny gatunek. Tych gatunków jest sporo i sporo jest takich naprawdę świetnie ubarwionych. Właśnie tak jak deokata, który jest wyjątkowy. Samce mają ten fałd brzuszny, rozciągliwy. No, efekt naprawdę jest niesamowity. Cóż jeszcze? Nie wiem, chyba będzie tyle na dzisiaj. Chciałbym zrobić kolejny odcinek o właśnie tych moich igliczniach. Coś więcej Wam o nich opowiem. Jestem 100% pewny, że to ten gatunek. Ostatnio też na Facebooku spotkałem się z publikacją tych ryb jako właśnie makropis deokata, gdzie właśnie nie jest to ten gatunek, tylko ten drugi, który ja posiadam. Jakże one się nazywały? Co chwilę mi ta nazwa wypada z głowy. No ale wcześniej wspominałem, jak one się nazywają. No ten niestety tak jest, że sprzedawcy, chcąc zarobić, sprzedają jakieś inne ryby pod inną nazwą. Makropis deokata jest bardzo poszukiwanym gatunkiem, ze względu na to właśnie, że jest stosunkowo łatwy do hodowli. O ile iglicznie można nazwać łatwymi do hodowli. No i jest rozmnażalny w akwarium jak najbardziej. No a ten gatunek, który właśnie ja mam, jest no, gatunkiem andromicznym, czyli dwuśrodowiskowym i, no, i nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy. Teraz sprawdzę, jak on się dokładnie nazywa. Makropis brachyurus. No. W ogóle jest takie coś, że wcześniej ten makropis brachyurus był uważany za rybę kosmopolityczną. Natomiast niedawno wydzielono dwa osobne gatunki jeszcze. Więc są trzy bardzo podobne do siebie gatunki, które zamieszkują w zasadzie wody przybrzeżne na wszystkich kontynentach, bo są populacje w Ameryce Południowej i w Afryce, w Azji. Akurat ten makropis brachyurus, którego ja mam, on pochodzi z Azji, jak sądzę. Czyli to jest ten azjatycki gatunek, a pozostałe dwa zasiedlają inne tereny. Wcześniej, tak jak mówię, uważano, że są po prostu trzy formy tego gatunku. Natomiast teraz wszystkie te trzy formy uznano za osobne gatunki. Ale tak jak wspominałem, zrobię osobny filmik o nich. Już rozgryzłem te ryby, wiem co i jak z nimi. Proste są w sumie do hodowli, aczkolwiek no, wymagania karmowe mają trudne. Zaraz Wam pokażę tutaj. To jest jednorazowa porcja takiego grubszego żarcia, które daje. Czyli krewetki, młode gupiki. No i za chwilę damy tutaj jeszcze troszkę rozgulitek.
Wspominałem, że hoduję rozbiorniki tutaj w piwnicy. O, właśnie tego nie pokazałem Wam. Momento. Tutaj sobie hoduję rozwielitki. Nie ma tego dziadostwa za dużo. Zobaczmy, może jakbym włączył kamerkę, to by. Znaczy nie kamerkę, tylko lampę, to by coś było widać. O, udało się. Zobaczcie, no nie ma tego jakoś tam dużo, ale w każdym z tych kibli, no jest tego trochę. Zważcie też na to, że codziennie coś z tego odławiam. Więc nie jest tak źle. Czym je karmię? No tutaj widać, rzucam liście. Dodaję odrobinę drożdży też. No taką raz w tygodniu wielkości orzecha laskowego porcję. No i oczywiście karmię te krewetki tutaj spiruliną i tabletkami dla glonojadów. No ale jak widać coś tam mam. Wiadomo, że w beczce na zewnątrz w ogrodzie miałbym tego kilka razy więcej, czy kilkanaście. Ale no, z takich trzech kibli jak tutaj, plus ta beczka, no jestem w stanie wyciągnąć żarcie dla trzech akwariów. Akurat mam dla klasomych Liberti, dla tych małych igliczni Indostomus crocodylus i dla drobnotek. Tu jest trochę mniej, bo tutaj wczoraj odławiałem. Zresztą robi się taki biofilm na powierzchni, to przypuszczam, że to przez te drożdże. Ale zobaczcie też tutaj, o, może się uda. Chciałem coś pokazać ciekawego. O, jest. To jest California Black Worm. Całkiem nieźle się tu jej rozwija. Ona jest w ogóle odporna, jeżeli chodzi o zimowanie na zewnątrz. Można ją hodować w kiblach w ogrodzie. Karmić to wystarcza właśnie karmą tą dla glonojadów. Jak widać, nieźle robale się tutaj rozwijają na tym. Też w każdym z tych zbiorników mam. Oprócz tego są właśnie krewetki. Także z każdego takiego kajfasa mam trochę rozwielite gocznika. Zawsze jest trochę tych California Black Worm. No i zawsze mogę trochę krewetek odłowić. Także suma summarum dość produktywnie tu jest. Jak widać, to samo liście. Karma dla glonojadów plus ta pastylka z drożdży. No i takie drożdże, które mogę kupić w tej sklepie piekarskie. No, następny kibel. Tutaj nie wiem, czy coś wypaczemy. Tu jest trochę więcej może liści danych. Dzisiaj tutaj dorzucałem też i woda jest bardziej brązowa. Nie wiem, spróbujcie. Nie ma z tego nie wiadomo czego. Natomiast po pierwsze nie doświetlam tutaj, nie ogrzewam tutaj. Po prostu kible z wodą i butwiającymi liśćmi, to jest wszystko. To samo tu. O, tutaj to aż się rusza wszystko. Widzicie? No i tutaj dodatkowo jeszcze jest wrzucony kawał korzenia, który się moczy. Jeszcze nie zatonął. Tutaj bakterie też sobie na nim bytują. Są zjadane. Później przez te właśnie oczniki i inne żyjątka, które tutaj są. Widać,
widać, że tam cały czas coś pływa, prawda? Za chwilę zamieszam, zobaczymy, ile uzbieram tego w pojemniku. No, ocencie sami. Trochę życia jest tutaj w tym kubeczku. No jest go na tyle, tak jak wspomniałem. Te California Blackworm, które tutaj są, pójdą do Elasoma Gilberti. Ta grubsza rozwilitka pójdzie do Macropis. A ta drobna część, ta drobna frakcja pójdzie do Indostomus. Nie ma tego jakoś dużo, ale przez całą zimę mam te rozwilitki. Gdyby woda w tych kajfasach była podgrzewana albo ogólnie cieplejsza, bo tam jest 15 stopni, to tych rozwilitek też byłoby więcej w związku z tym. Ale jak widać, światła nie trzeba, żeby hodować rozwilitki. Macie tutaj naoczny przykład. Jestem tego 100% pewny, no bo mam te rozwilitki przez całą zimę jak co. No a przy okazji rozwijają się te California Blackworm. Czytałem, że trudno się hoduje te robale, ale jak widać dają rady. To w ogóle przypadek, że je rozmnażam. Po prostu miałem na zewnątrz w kajfasie rośliny akwariowe. Kiedyś pokazywałem ranunculusa, który przezimował. To samo Patamogeton Gai. No i tam rozwinęła się w tej mule glinie całkiem spora populacja tych California Blackworm. No i w ten sposób odkryłem, że można je łatwo hodować. Nie ma ich nigdy jakieś ekstremalnie dużo, ale cały czas są po prostu, więc no to jest super. Dobra, teraz zaczynam na chwilę, pokażę Wam to jajo proporcja. Otóż i to jajo. Zobaczymy, czy nie spleśnieje. Ale jak nie spleśnieje, to zamierzam codziennie robić zdjęcie. No i później poskładamy to, zobaczymy, jak się to rozwija. Szkoda, że tylko jedno, no ale dobre jedno. To znaczy, że ryby składają ikrę. Tam nie mam podłoża aktywnego, to może nie jest woda taka stabilna. No ale zobaczymy. Tak czy owak, tak jak wspomniałem, przenoszę parę ryb na górę. Tam już mam paludarium przygotowane dla nich. No i może akurat tam się rozmnożą. Dobra, kończę. To wszystko na dzisiaj. Rozgardiasz, bo zmieniam wodę. No, robię z rybami. No, ale plan jest taki, tak jak wspomniałem. Powstaje regał na 8, 60 na 30 na 30. A następnie tutaj przebudowuję i zobaczymy, jak się to wszystko pomieści. To chciałbym, żeby było 4 razy 80 na 30 na 35 plus panudarium. Ono ma 100 na 50 na 50 i chciałbym akwarium też 100 na 50 na 50. Ale jeszcze się zastanowię. Bo być może zrobiłbym tak, że byłyby trzy akwaria, znaczy nie, przepraszam, dwa akwaria, nie, dobrze mówię, trzy. Trzy razy 100 na 50 na 50, jedno nad drugim, paludarium,
No i zostałoby mi z boku miejsce na te 82. Jeszcze to przemyślę, jak to wychodzi, bo chciałbym wykorzystać materiał, który już tu mam. Drewno jest strasznie drogie teraz, a mam tutaj cztery belki takie dwumetrowe. Zresztą według moich wyliczeń no, ta część tutaj nie może być dłuższa niż 2 metry. Czyli siłą rzeczy, no, gdyby były akwaria 100 na 50 na 50 i te 80 z boku, to byłoby akurat wykorzystane miejsce, bo ta belka w środku, która jest drewniana, ona ma 8 cm, więc dwie belki to byłoby 16. Na środek bym zamiast belki wzmacniającej dał taką deskę, calówkę, żeby przynosiła ciężar ze środka w dół. I tym sposobem zmieściłbym na styk te dwa akwaria, no bo setka plus 90, tam jest 180, zostaje mi 20 cm. Belki boczne 16, no i 4 cm na calówkę. Także wszystko na styk, ale to by było naprawdę niezłe, gdyby dało się zmieścić. Tutaj mam takie 100 cm akwaria, właśnie coś takiego chciałbym zrobić, tylko że tutaj u góry nie mam. Natomiast tutaj będzie akwarium 160 cm, 160 na 40 na 40. Być może będę miał w nim czany. To będę tutaj gadał z Szymkiem Fiszem na ten temat. Zresztą już gadaliśmy wcześniej. Od długiego czasu namawia mnie na czany, no i w końcu miałbym odpowiedni zbiornik 160 na 40 na 40. Myślę, że dla czany byłby dobry. No a tutaj na pewno w tych większych akwariach jedno byłoby dla czupieńczyków degata, drugie dla Apcheosemion australe, które mam, czyli proporczykowca Scablopes. Kolejne z tych dużych to byłyby lorki, ponieważ mam ich strasznie dużo, to te tutaj. Mam je w dwóch akwariach, więc luzowałbym de facto dwa te małe akwaria, one poszłyby do jednego dużego. No i jedno akwarium to bym się zastanowił na co. A w tych 60-tkach na pewno na początku miałbym możliwość stworzenia dwóch, trzech tarlisk. No, a do pozostałych akwariów poszłyby proporczykowce, te, które mam. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo być może u góry samej, jak będzie za mało miejsca, no to będzie ta poprzecznia jako tarliska i akwaria do wychowu na rybku. No, jeszcze to wszystko przemyślimy. Wiadomo, będę chciał wykorzystać jak najwięcej tego szkła, które posiadam, żeby nie tracić pieniędzy, no bo sam utrzymuję to wszystko bez żadnego wsparcia, więc koszta są spore. No, ale to by była ostatnia ściana. No, a ta część tutaj, paludarium nad tym dużym baniakiem, no to powstanie pewnie dopiero w przyszłym roku, bo koszt tego wszystkiego jest tak duży, że spokojnie za to sobie zrobię tą ścianę tutaj. A to mi się wydaje bardziej istotnym. No zobaczymy. W każdym razie takie są plany. Powoli działam w tym kierunku. Myślę, że do końca miesiąca już tu wszystko będzie przygotowane, a do końca miesiąca raptem zostało parę dni. No i chciałbym w weekend być może już coś kombinować, żeby te ryby wysiewać. Chociaż to chyba będzie za wcześnie jeszcze. No, to nie za wcześnie jeszcze. Jeszcze z tym czasem będzie trzeba poczekać. Czyli za 2 tygodnie z jajami działamy. No, a póki co trzeba wszystko przygotować. No, to chyba będzie tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do następnych filmów.
Postaram się teraz coś więcej kręcić. No i cóż, jak to w życiu, tak i w akwarystyce, zamieszanie cały czas. Rzadko jest tak, żeby był całkowity spokój. No cóż, jeżeli dobrnęliście do końca, to proszę o jakąś reakcję, albo lajka, albo dyslajka, jakiś tam komentarz. No, dzięki temu przybywa ludzi na kanale. Powoli jakoś może te zasięgi nie rosną jakoś szczególnie skutecznie, ale coś tam rośnie, coś się rozwija. No, to jest miłe posłuchać, że kogoś to interesuje. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że kanał jest niszowy, więc jakoś tam specjalnie nie liczę na żaden zarobek z reklam czy coś. Zresztą reklamy w trakcie są wyłączone. Także zapraszam do lajkowania lub dislajkowania, bo w ten sposób jestem w stanie dotrzeć do większej ilości ludzi. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny film.